Witam Was na kanale Krasnoludzkie Opowieści. Ja jestem Lubosz, a dzisiaj chciałbym Wam podać cztery powody, dla których warto przeczytać książkę Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza oraz jedna rzecz, która nie do końca podobała mi się w tej książce. Zapraszam do oglądania. Wyobraźcie sobie, że gdzieś w kosmosie jest planeta, na której istnieje obca cywilizacja przypominająca nasze wczesne średniowiecze. Osadnicy mieszkają w niewielkich grodach i miasteczkach, a życie toczy się pomiędzy zasadą obyczaju, a twardymi regułami topora i tarczy. Tyle dobrego, że nie rozmnażają się przez przessanie się do twarzy człowieka i późniejsze rozerwanie mu klatki piersiowej. Po wielodniowych przygotowaniach lądujecie na tej planecie, wyposażeni jedynie w ekwipunek z epoki, podrasowany oczywiście trochę ziemską technologią, a waszym zadaniem jest odnalezienie zaginionych ziemskich naukowców, którzy badali tą planetę. Tak właśnie wygląda wstęp do historii Vuko Drakainena, który jest głównym bohaterem tutaj i jest takim space-o-średniowiecznym marinem w służbie naszej planety rodzimej Ziemi. Równolegle do tego wątku rozgrywa się historia książąt z Amitraju, którzy są następcami cesarskiego tronu. Chłopcy przechodzą szkolenie z władania krajem i jak to między rodzeństwem często bywa, dochodzi między nimi do wielu spięć, a nierzadko nawet wydarzeń dramatycznych. W tle możemy też obserwować zdarzenia o znacznie większym formacie, czyli zmaganie się Amitraju z suszą i niepokojami społecznymi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o fabułę, a teraz przejdźmy do powodów, dla których warto przeczytać tą książkę. 1. Motyw samotnego wojownika. Vuko to trochę taki wiedźmin na technologicznych sterydach. Posiada na przykład biowszczep, który pozwala mu działać szybciej, zauważać i słyszeć różne rzeczy lepiej, miecz wykonany przy użyciu najlepszych ziemskich technologii, czy specjalne ziarna pasożyty, przy pomocy których Vuko może kontrolować umysły zwierząt. Na szczęście nie zmieniając ich w czasie tej procedury w zombie. I dodałbym tutaj więcej, ale nie chcę wam spoilować fabuły. W czasie wędrówki Vuko niejednokrotnie musi się mierzyć z niezrozumieniem obcej cywilizacji, co często wprowadza go też w kłopoty, a także musi walczyć z mrocznymi stworzeniami utkanymi z mgły, których nigdy wcześniej nie widział i które budzą tutaj ogólne przerażenie. W ogóle z tekstem audiobooka czytanym przez Jacka Rozenka budzi to bardzo określone skojarzenia, pewnie się domyślacie, o co mi chodzi. Dodatkowo, kiedy Vuko spotyka jednego z pierwszych naukowców, tych co ma ich ratować, to tenże naukowiec niewerbalnie, nie powiem wam więcej, żeby nie zdradzać wam fabuły, prosi go o dar śmierci, więc okazuje się, że prawdopodobnie ratowanie tych naukowców to nie będzie taka łatwa sprawa. Mamy więc tutaj do czynienia z bardzo wartkim wątkiem głównym, przepełnionym akcją. I nie jest to taka akcja na zasadzie rąbnął, machnął, uderzył, pobiegł. Tylko każdy z tych pojedynczych wątków przepełniony jest głębszym znaczeniem. I dlatego czytanie tej książki jest takie satysfakcjonujące. Chociażby, kiedy bohater musi okiełznać dziwnego konio-rogaczo-podobnego stwora, żeby mieć wierzchowca, to nie jest to sprowadzone do takiego prostego opisu procedury oswajania, a jest opisana cała ta walka o dominację i są nawet wplecione jakieś elementy budowy świata. Prosty motyw obrony osady przed potworami z mgły zostaje wpleciony wątek syna władcy tejże osady, który mimo, że nie posiada odpowiednich umiejętności, żeby sobie poradzić z tymi potworami, to i tak staje do walki. I jest tu opisany cały ciąg przyczynowo-skutkowy, dlaczego on właśnie tak postanowił i dlaczego w ogóle niektóre postacie w tej historii się tak zachowują. I to też wpływa na całą budowę tego świata. Co tu dużo opowiadać? Taki akcyjniak z podbudową głębszych treści czyta się po prostu znakomicie. Co prawda ten wątek ma też pewne wady, ale o tym wam powiem później. Wątek odpowiedzialnego władcy. Czyli wątek, który może bardzo przypaść do gustu fanom Dune. Mamy więc trzech braci, łagodnego, wyważonego i agresywnego, przed którymi postawione są zadania mające ich przygotować do roli głowy państwa. Każdy z nich reaguje trochę inaczej, prowadzi go to też do różnych konsekwencji,
a to buduje czytelnikowi bardzo szeroki obraz. Nasi bracia w celu nauki tej mechaniki dostają we władanie stada jaszczuropodobnych stworzonek, które są inteligentne i którym mogą wydawać polecenia przy użyciu takich specjalnych fujarek. To ciekawe, że autor ze z pozoru nudnych treści, którym jest mechanika sprawowania władzy, bo kogo to interesuje poza politykami, był w stanie stworzyć fascynującą opowieść. Sami przyznajcie, że niecodziennie ściskają wam się serduszka, kiedy czytacie o bohaterskich stadach odważnych jaszczurek, które bronią swoich gniazd przed najeźdźcami. I jest też tutaj wplecione parę przemyśleń ogólnie o naturze władzy, więc mamy tutaj trochę do czynienia z tym, co było w pierwszym wątku. Akcja połączona z elementami głębszymi. 3. Interesująca drobiazgowość w opisywaniu zdarzeń. Chociaż książka ma niemalże 700 stron, to nie dzieje się tutaj tak dużo, jak mogłoby się wydawać. A to dlatego, że autor ma skłonność do bardzo pieczołowitego opisywania konkretnych wątków w powieści. Z samych opisów technologicznego, że tak to ujmę, funkcjonowania WUKO, można by złożyć pewnie z 10. część tej książki, a samo to wcześniej wspomniane okiełznywanie rumaka też ciągnie się przez wiele stron. Ale to wcale nie znaczy, że jest nudno. I na tym polega właśnie kunszt autora, że z takich prostych wydawałoby się wątków jest w stanie on zbudować ciekawe historie. To bardzo rzadko spotykana rzecz i na pewno zasługuje na docenienie. 4. Zmiana narracji z pierwszoosobowej na trzecioosobową. Tak, Jarosław Grzędowicz zastosował tutaj zmianę z narracji pierwszoosobowej na trzecioosobową i ciekawe jest to, że zastosował to w stosunku do tych samych postaci. W sensie, że WUKO raz opowiada sam o tym, co robi, a raz opowiada ziomek zza jego ramienia. Zwykle stosuje się chyba tylko jeden albo drugi sposób narracji, ale to połączenie tutaj bardzo pasuje, rozszerza spektrum widzenia czytelnika i jest trochę tak, jakby porównać fotografię zwykłą do fotografii panoramicznej. Czyli w panoramicznej zawsze coś się schrzani i ludzie wyglądają jak demony z piekła rodem, hehe. I tutaj przejdźmy do jednej rzeczy, która nie wyszła, czyli druga połowa wątku samotnego wojownika. Niestety, o ile pierwsza połowa wątku samotnego wojownika jest boska, to później robi się trochę nudnawo. Bohater pałęta się po mieście w tej i we w te, w zasadzie nie wiadomo do końca po co. Wydarzenia dzieją się trochę losowo, jakby komuś na budowie skończyła się zaprawa, a chciał dalej murować. Czyli jak na większości polskich budów. Na szczęście wątek dziejący się w Amitraju wynagradza tą nudę, bo jest dobry od początku do końca. Podsumowując, Pan Lodowego Ogrodu to w 75% ideał powieści akcji z gatunku fantasy. Autor miał ciekawy pomysł, rozpisał go na dwa wątki. Niestety ze względu na fakt, że druga część pierwszego wątku była trochę nudna, ocena musi nieznacznie się obniżyć. A będzie to 8 na 10. To tyle ode mnie. Jeśli czytaliście książkę, to zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Jeśli nie czytaliście książki albo chcecie w ogóle pogadać o czymś innym, to też zapraszam was do komentarzy. Jeśli podobał wam się film, to kliknijcie lajka. Możecie też zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek. I zapraszam was też na mojego Instagrama Krasnoludzkie Opowieści. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!